Dzień dobry, a tym gościem jest Ryszard Petru, przewodniczący Nowoczesnej. Dzień dobry. Ryszard bez pieniędzy. Nie, tych pieniędzy, które są najwyższe, nam nie dał. Nie zabudżetowałem, czyli będziemy funkcjonować tak jak dotychczas. Przypomnę, dotychczas nie mieliśmy wsparcia, którego nie otrzymamy w przyszłości. W związku z tym mogę powiedzieć tak, co dotychczas robiliśmy, powstanie partii, wejście do parlamentu, działalność parlamentarna, przygotowanie programu, różnego rodzaju inicjatywy. To wszystko było robione bez tych pieniędzy, które nie dostaniemy. W związku z tym mogę powiedzieć tak, oczywiście... No ale mieć 5 milionów, a nie mieć, zawsze to jest przyjemniej, zawsze jest przyjemniej. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że łatwe pieniądze rozliniwiają. Proszę zauważyć, że żadna partia, inne partie opozycyjne programu całościowego nie przygotowały, a pieniądze mają. Jakby z nich nie korzystają. Niech pan zobaczy też na akcję misiewicze.pl, zapraszam zresztą na stronę www.misiewicze.pl, to wszystkie działania, czy zaproszenie Komisji Weneckiej na spotkanie, ja wiem, to wszystko to są działania bez pieniędzy, tak jest, wszystko bez na pieniędzy. Bazie entuzjazmu i wiary, że ale może jak być to lepiej. Jest, że partia największych fachowców, Nowoczesna partia, traci 5 milionów przez taki czeski błąd? No takie są niestety przepisy. Nie, taka jest wasza nieudolność. Takie są przepisy, wie pan, tego typu sytuacje się w dużych firmach zdarzają. Mamy dziesiątki tysięcy przelewów. Mogę powiedzieć tylko tyle. Błąd się zdarzył. Adresat był właściwy, rachunek niewłaściwy. Mm-hmm. Normalnie można to przeksięgować, ale przepisy Komisji Wyborczej czy dotyczące wyborów są takie, że pan nie można tego przeksięgować. Często się zdarzają, nawet jeżeli gdyby to był przelew wysyłany fizycznie, to nie mógłby zostać zrealizowany, ale... bo bank ma obowiązek sprawdzenia, czy pana imię, nazwisko zgadza się z pana numerem konta. A nie ma pan takiego poczucia, konta, że od początku wasze finanse budziły wątpliwość? W zeszłym roku w czerwcu zarejestrował pan w 4 różnych sądach gospodarczych, 4 fundacje, w każdej został prezesem, a nazwy z nich są... Ale one były... Tak, Nowoczesna RP, Nowocześni.pl, Nowoczesna.pl, Ryszarda Petru, Nowocześni Ryszarda Petru. Fundacje... Już mogę powiedzieć, dlaczego tak było? Nazwach, nie tak, proszę. Dlatego, że wtedy nie można było zarejestrować fundacji w Warszawie. Miałem olbrzymie trudności. W związku z tym złożyłem 4 wnioski w różnych miastach po to, żeby można było uruchomić funkcjonowanie. Czy 4 były panu potrzebne? Nie wiedziałem, która będzie pierwsza. Pierwsza była w Rzeszowie. Pozostałe 3 są nieaktywne, są likwidowane. Chciałem tylko wytłumaczyć, niech pan posłucha mnie. Tak. Wtedy pan tego nie wytłumaczył, no nie, może teraz musiałem, pan wytłumaczy. Jeżeli nie mogę założyć w jednym miejscu, to muszę próbować w innym. Tak robi każdy przedsiębiorca, kiedy ma problemy ze startem biznesu. Ale pan był wtedy politykiem, a nie przedsiębiorcą. Ale to jest to samo, proszę pana, bo to jest startup. Musiałem założyć coś od zera i te fundacje były likwidowane na 6 tych fundacji. Nigdy nie znalazły się żadne jak pieniądze. Jak się jednocześnie zakłada 4 fundacje w 4 miastach, zakłada się Stowarzyszenie Nowoczesna, firma Inspiracja 6.0, no to człowiek ma poczucie, że coś nadzwyczajnego się dzieje normalnie w ciągu jednego miesiąca. Nie, w biznesie chyba się dzieje bardzo dużo rzeczy. Jeszcze raz podkreślam. Ale może się pan zdecyduje, czy pan jest w biznesie, czy w polityce. Ale chcę pokazywać to, że Polacy tak robią. Nie wiem, czy pan ma takie doświadczenia. Jeszcze raz, jeżeli nie mogę założyć fundacji w Warszawie i trwa to tygodniami, miesiącami, a musi być jakaś forma funkcjonowania, musiała być jednostka stworzona do tego, że można było funkcjonować, założyłem jednocześnie fundację w 4 miastach, żeby było jak najskuteczniej. Dobrze, tylko pierwsza mi była potrzebna, pozostałe nie. Potem nastąpiło uważa, likwidowanie to tych fundacji. Niech pan mi wytłumaczy, że pan uważa. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że ważne, żeby być skutecznym. W związku z tym nie widzę tutaj nic, co byłoby dziwne. Być może to było skuteczne. Myślę, że jeszcze skuteczniejszy był inny ruch. Ale pan mnie nie słucha, widzę. Słucham pana, ale... Ze zrozumieniem. No wie pan, musiałbym pobierać u pana jakieś szczególne nauki, żeby myśleć tak. Czyli jak pan. Czyli nie przekonałem pana. Nie do końca. Ciekawy jestem, czy nasi słuchacze w to uwierzą, ale to jakby... A wie pan to o tym, że w 2007 roku została zakwestionowana również sprawozdanie finansowe PiSu? Jakoś nie podniósł to pan tego wątku. Zostało zakwestionowane na przykład sprawozdanie PSL-u i też nie dostawał dotacji. Ale chodzi o to, że PiS też został zakwestionowany. A możemy porozmawiać zostało o tym, dlaczego 3 dni po ogłoszeniu ostatecznych wyników wyborów, 5 dni po samych wyborach, pan przeprowadza rozdzielność finansową z własną żoną? Mam prawo do takiej decyzji. Zacząłem politykę. Jeżeli chodzi o sprawozdania, majątkowe, to jest ważne jest to, z jakim majątkiem się zaczyna i potem sprawdza się co roku, jak się zmieniła sytuacja finansowa danego posła czy ministra. Zwróćmy uwagę, jak pan mnie pyta, no to ale mam pytanie... To, ale 5 dni po wyborach... A nie mogę zrobić tego? Może pan, no, a teraz mam pytanie do pana, jak pan zobaczy, że ministrowie rządu bo nie chcieli tego podawać swoich zeznań majątkowych. Przypomnę, był problem z wicepremierem Morawieckim. Ale moment, został zmuszony do tego. Potem było pytanie
czy wszystko jest w porządku. No, ja chciałbym zwrócić uwagę, mam też pana prośbę, żeby to tak. wszystko pokazywać we właściwym porównaniach. Jeżeli mówimy, jest spełniona. No, jeżeli mówimy o finansowaniu, zwróćmy uwagę, że PiS też miał zakwestionowaną sprawozdanie finansowe. Proszę mi dać skończyć, ale to jest ważne też, żeby takie sytuacje się zdarzały. Mówił, panie, niech pan zauważy, że do 2006 roku Platforma Obywatelska funkcjonowała bez pieniędzy z budżetu. Już? To dobrze, bo w takim razie chciałem tylko, kończąc pańskie osobiste finanse, spytać, czy pan jest hulaką? Kim jest? Hulaką. Nie jestem hulaką. No bo jeśli pan w zeszłym roku zarobił według pańskiego świadczenia majątkowego zasadniczo 2 200 000, to jest 1 700 000 plus 450 000 za umowę o dzieło i tak dalej. Brutto. Brutto, dobrze. No to wie pan, ode mnie z tego podatki składki. Naturalnie, no. Dobrze. A pański dochód, a pański majątek łączny da się mniej więcej oszacować w gotówce i w funduszach na 2 600 000. No to znaczy, pan roczny, w zasadzie to są mniej więcej roczne oszczędności. Nie. No półtora roczne, dobrze. Nie, proszę pana, nie będę teraz się, rozumiem, że to jest główny przedmiot naszej rozmowy dzisiaj. Nie, właśnie. Bardzo jestem zaskoczony, ale mogę powiedzieć panu tylko tyle, że nie jestem Polaką. No, ale to jeżeli pan nie jest hulakiem, to znaczy, że te pieniądze musiały gdzieś pójść. Mam do pana, nigdzie nie poszły. Są wszystko na kontach, można wszystko sprawdzić, jeżeli pan ma takie możliwości, proszę bardzo. Chciałem zwrócić uwagę, że jak pan podaje brutto, że pan odjął od tego wszystkie podatki i składki. 19%. Nie, jeszcze składki trzeba odjąć od tego, proszę pana. Dobrze. Wie pan, jakieś efektywne opodatkowanie w Polsce? Panie przewodniczący. Ile z kwoty brutto człowiek dostaje na rękę? Możemy oczywiście o tym porozmawiać, bo ja też jestem, mam działalność gospodarczą własną. Możemy o tym porozmawiać, ale może porozmawiamy o polityce na bardzo przykład. Bardzo chętnie, czekam na takie pytania. Już pytam. Jak to było? Jak to będzie z tą rekonstrukcją rządu, pana zdaniem? Znaczy, moim zdaniem jest tak, że rekonstrukcja powinna być dawno. Większość ministrów się kompromituje. Niech pan zobaczy, że mamy chaos w edukacji. Minister finansów nie jest w stanie nawet podatku handlowego wprowadzić. Minister Morawiecki cały plan ma wyłącznie na slajdach, a nie ma realizacji. Nie ma zdrowia. W PowerPoincie. No to jest to samo, tylko w innym języku, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, widać było na proteście, że minister nawet boi się odpowiadać na pytania. Minister Macierewicz prowadza taki chaos, który daje mu tylko możliwość prowadzenia Misiewicza i jego kolegów do swojego Skarbu Państwa. A kogo by pan obronił na przykład? Kogo by pan zostawił? Panią minister Strażyńską bym zostawił, a resztę bym wymienił. A szczególnie wymieniłbym panią premier, która jest jednak pod Jarosławem Kaczyńskim i każdą decyzję musi z nim konsultować. Czyli tylko Strażyńską by pan zostawił? Tak. Ten pocałunek śmierci zostanie zapamiętany. Być może, nie wiem, proszę nie odbierać tego jako pocałunek śmierci, bo pan zadał pytanie, odpowiedziałem na pytanie. Nie, naturalnie, ja to rozumiem. Więcej osób wymienię, tym gorzej dla nich, tak? Myślę, że tak. No to pan pozwoli, że na tym nazwisku skończę. A co, chciałby pan innych oszczędzić? Pozwoli pan, że na tym nazwisku skończę. Dobrze, a mam takie pytanie na koniec zupełnie. Proszę bardzo. Pan nie ma w tej chwili, jest pan jednym z 30 czy 40 posłów w Sejmie, który nie ma kredytu. No i co? To dobrze chyba, nie? A pan mnie pyta, trzeba spłacać, jak się zaciąga, nie? No właśnie, bo pan na przykład swój kredyt... Widzę, że pana to podnieca strasznie. Pieniądze wszystkich podniecają. Nie, to co ja mam, czego nie mam. Wie pan co? Każdy może się podniecać, wie pan, każdy się ma prawo podniecać. Dobrze, o pańskich podnietach porozmawiamy później. Chciałem spytać tylko, jak to było z tymi kredytami we frankach, które pan przewalutował w październiku 2008 roku. Wziąłem kredyt we franku i w momencie, kiedy frank zaczął rosnąć, spłaciłem go przewalutowując. Spłaciłem przewalutowując. Tak, wiem, słyszę. Jednocześnie pan mówił, że złoty się będzie umacniał. Mówił to pan, kiedy frank kosztował złoty 90. Prawo i Sprawiedliwość namawiało Polaków do brania kredytów we frankach szwajcarskich. Daj mi pani to mi skończyć. W 2006 roku są nawet w tej sprawie ich stanowiska. W związku z tym ludzie są omylni i popełniają błędy. Ale pan się mylił we frankach od 2008 do 2014. Im bardziej frank skakał, tym bardziej pan mówił... Niech pan powie, jaki będzie kurs franka za 20 lat. Nie wiem, panie pośle, ale to pan jest przewodniczącym Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Nie jestem. Już nie? No dobrze. No. Nie jestem. Tak, mam prośbę, jakby pan nas tym razem to sprawdzał. A ja sobie sprawdziłem, na przykład, jak to było z pańskim wykształceniem. Szkoła Główna Handlowa, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, to oznacza, że jestem ekonomistą. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, to wydział, a kierunek Stosunki Międzynarodowe. Jest pan magistrem stosunków międzynarodowych? Nie, proszę pana, mogę powiedzieć, że to jest handel zagraniczny w poprzednim SGPiS-ie. Że pan podał złe informacje ze strony sejmowej. Bo proszę pana, wszystko jest dobrze. Mam prośbę, żeby pan sprawdzał dokładnie. Na PSGH człowiek jest ekonomistą, chciałem panu powiedzieć. I na razie z ekonomistą Ryszardem Petru rozmawiałem i będę rozmawiał dalej na interi.pl. Dziękuję bardzo.